Dzień dobry, witamy Państwa na konferencji prasowej razem z panią posłanką Lenartowicz. Szanowni Państwo, pan premier uspokaja, pan minister uspokaja, mówi, że wszystko jest pod kontrolą. Tymczasem w ciągu ostatnich 5 lat zlikwidowano prawie 40 oddziałów zakaźnych, było 119, jest w tej chwili 79 i chcemy pokazać ostatni przykład. Już w momencie, kiedy wybuchła sprawa koronawirusa na świecie, radni Prawa i Sprawiedliwości w województwie łódzkim, kiedy przestrzegaliśmy, aby tego nie robić, 28 stycznia zagłosowali, wszyscy co do jednego, zagłosowali za likwidacją oddziału zakaźnego w szpitalu wojewódzkim w Skierniewicy. Żeby tego było mało, po naszych licznych apelach wojewoda nawet przez chwilę nie pomyślał, aby zatrzymać i wstrzymać tę decyzję i tę uchwałę, również podpisał decyzję o likwidacji oddziału zakaźnego w wojewódzkim szpitalu w Skierniewicach. No więc pytamy, jak jest tak na dobrą sprawę? Dlaczego tak jest, że właśnie radni Prawa i Sprawiedliwości, widząc tak potworne zagrożenie, likwidują jeden z nielicznych szpitali w województwie łódzkim, który właśnie jest przygotowany na, między innymi ma dobrze przygotowany oddział zakaźny? Otóż, ponieważ za chwilę pan premier ma konferencję, będzie też minister zdrowia, to żądamy od pana premiera, aby uchylił uchwałę, która została podjęta na sejmiku 28 stycznia. To jest jeden z wielu oczywiście przykładów, ale namacalny, że jedno, co mówią politycy w Warszawie, partii rządzącej, to jest jedno, a to drugie odbywa się w terenie. A nas pytają mieszkańcy, dlaczego zlikwidowano w ciągu 5 lat blisko 40 oddziałów zakaźnych. Najważniejsze dzieje się w terenie. Mam tu na myśli szpital powiatowy w Raciborzu, gdzie jest największa ilość przypadków już stwierdzonych, potwierdzonych koronawirusa. Szpital na granicy z Czechami, która jest w tej chwili pod kontrolą, czyli jest taką newralgiczną granicą z państwem, w którym są przypadki koronawirusa, gdzie ruch się odbywa także z Włoch i Austrii do Polski. W tym oddziale zakaźnym na 5 stwierdzonych, a dalsze czekają, w przypadku koronawirusa mamy jedną izolatkę, bo od wielu, wielu miesięcy nie może ten szpital, ten powiat jako organ założycielski doczekać się obiecywanej pomocy na budowę kolejnych izolatek i na wsparcie infrastruktury. Gdzie są pieniądze obiecywane na modernizację szpitali, głównie skierowanych do szpitali powiatowych, bo tam jest trudniejsza sytuacja finansowa. Jednocześnie apelujemy o bieżące rzeczywiście dofinansowanie i gotowości także tego szpitala w Raciborzu, o którym wiem, że potrzebuje co najmniej 2 miliony złotych na bieżące potrzeby związane z koronawirusem. Powiat tego nie może zrobić, bo ze względu na taką politykę PiS, którą uprawia, musiał pokryć prawie 5-milionową stratę tego szpitala. Rzeczywiście trzeba się zabrać za konkretne rozwiązania, konkretne, między innymi takie, żeby ludzie się nie gromadzili na przykład w wydziałach komunikacji, bo jest zagrożenie karą administracyjną, jeśli na przykład zbycia czy nabycia samochodów się nie zgłosi. Pochylmy się wspólnie z samorządami, z tymi, którzy wiedzą, co robić i jak robić, nad tym, jak przeciwdziałać tej sytuacji. Apelujemy, by urzędy premiera i wojewodów nie izolowały się od współpracy z samorządami, bo tam jest rzeczywista wiedza i rzeczywista chęć zwalczania czy dbania o bezpieczeństwo Polaków. Szanowni Państwo, jeżeli epidemia będzie się rozszerzała i to w taki sposób jak w innych krajach europejskich, we Włoszech czy w Niemczech, to przede wszystkim powinny być przygotowane oddziały zakaźne. Tych oddziałów zakaźnych w Polsce jest bardzo mało, to 79 miejsc, a jak wiemy, również te oddziały są zamykane chociażby w Skierniewicach. Ale Skierniewice, Szanowni Państwo, to nie jest jedyny przypadek, gdzie oddział jest zagrożony. Otóż w lutym Rada Powiatu Proszowickiego w Małopolsce podjęła decyzję o zamknięciu oddziału w Proszowicach. Ta decyzja została na szczęście wstrzymana poprzez wpisanie tego oddziału na listę
wojewody na listę oddziałów o podwyższonej gotowości. Ale według naszych informacji sprzęt, leki, którym dysponuje ten oddział, mogą starczyć co najwyżej na 2 dni. Szanowni Państwo, ostatnie 20 lat to spadek miejsc, łóżek szpitalnych na oddziałach zakaźnych o blisko 40%, ale ten spadek bardzo wyraźny jest w latach 2018-2020. Przytoczę dwie dane. Województwo mazowieckie w 2018 było 459 miejsc, obecnie jest 278. Województwo łódzkie w 2018 było 421 miejsc, obecnie jest 217, blisko połowę mniej. Ale również bardzo niebezpieczne są te dane, które otrzymujemy, jeśli chodzi o dostępność miejsc w poszczególnych województwach. Na dzień 4 marca na terenie województwa mazowieckiego, blisko 4-milionowego, było dostępnych 15 wolnych łóżek na oddziałach zakaźnych. Sytuacja jest naprawdę poważna, bo jeżeli weźmiemy potencjalną liczbę zakażonych i weźmiemy pod uwagę te 3000 miejsc łóżek na oddziałach zakaźnych, jest to na pewno niewystarczająca przestrzeń, żeby zaopiekować się tymi, którzy zakażą się albo już zakazili się koronawirusem. Szanowni Państwo, doświadczenia na świecie pokazały, że kluczem do ograniczenia rozprzestrzeniania się tej pandemii jest właściwa diagnostyka i właściwa izolacja chorych. Wyciągnijmy wnioski, pochylmy się nad taką działalnością nie PR-ową, ale konkretną, myśląc o bezpieczeństwie zdrowotnym i nie tylko, także gospodarczym Polaków. Dziękujemy. Szanowni Państwo, czekamy na Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Po tej Radzie, to jest zbyt poważna sprawa, będziemy informować o kolejnych działaniach w ramach kampanii pani marszałek Kidawy-Błońskiej. Czekamy pani, na... Pani marszałek parę minut temu ogłosiła na mediach społecznościowych, że odwołuje wszystkie duże spotkania. Zresztą takie było zalecenie, aby te spotkania się nie odbywały. A co do innych, poczekajmy na faktycznie, tak jak powiedział pan poseł Szczerba, do spotkania Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.